14 lipca dowiedzieliśmy się, że na Rio jedzie 238 zawodników, a już 15 dowiedzieliśmy się, że 240. I wśród tych szczęściarzy był Artur Brzozowski i Łukasz Nowak, którego właśnie mam w tej chwili przyjemność gościć na Torwarze w Centralnym Ośrodku Sportu. Jaka pierwsza reakcja? Uważam, że pewnie jak i dla mnie, jak i dla Artura było to wielkie zaskoczenie i zarazem wielka radość. Od razu pewnie ruszyliśmy z pełną, zarówno ja, jak i Artur, do ciężkich treningów wróciliśmy, bo pewnie mieliśmy trochę roztrenowania po Mistrzostwach Polski. Niezmiernie jesteśmy wdzięczni osobom, które postawiły na nas i będziemy na pewno walczyć o jak najlepsze pozycje i damy siebie wszystko. A jak wyglądają przygotowania w tej chwili do igrzysk? Gdzie się przygotowujecie? Jak zawsze, pewnie Artur też tak powie, przygotowujemy się w Spale, chociaż w ogóle czy bardzo często jeżdżą do Centralnego Ośrodku Sportu właśnie w Spale. Najlepsze warunki zdecydowanie dla nas są właśnie w ośrodku, w spalskich lasach i ośrodku, który naprawdę chyba jest największym w Polsce i jednym z najlepszych na świecie, bo mało jest ośrodków, które są w stanie zagwarantować nam tak wspaniałe przygotowanie. Przygotowane obiekty i wspaniałą obsługę w postaci ludzi, którzy tam pracują. Łukasz Nowak niewątpliwie jest szczęściarzem. W takim razie czego jeszcze życzyć? Szczęścia przede wszystkim, dobrego występu w Rio, ukończenia tego dystansu, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o te warunki pogodowe. Był awans szczęśliwy, znaczy szczęśliwy, należał mi się po prostu z 9 pozycji na 6 w Londynie. I mam nadzieję, że właśnie to, co dzieje się teraz w sporcie, ta czystka prowadzona w kierunku dopingowiczu będzie nadal trwała i w końcu będzie wygrał sport. Jesteśmy całym sercem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiam.